Siemanko, witajcie. Dzisiaj w końcu rozpoczynamy pracę nad projektem Pustynia. Pole już mamy idealnie przygotowane, jak widzicie. Warunki iście pustynne. Zero deszczu, piach i kamienie. Także roślinki można śmiało zacząć sadzić. Mam tu agawy, rojniki, rojnikowce, juki. Wszystko takie stricte, sukulentyczne rośliny, lubiące suchy klimacik. Dzisiaj oczywiście jeszcze podleję może. Co jakiś czas będę je na razie podlewał, żeby się w miarę zakorzeniły. Choć ma ponoć w weekend padać. Zobaczymy, czy to się potwierdzi. Nie zaszkodziłoby. Także co? Najpierw to sobie rozplanuję, rozłożę. Plan jest taki, żeby tamta część, którą tutaj widać, była właśnie na tą afrykańską część pustyni. Natomiast ta tutaj wyżej i cały tutaj ten teren był ten ściśle amerykański. I tak myślę, że z 1/3 wszystkiego to będzie ta afrykańska, a druga część, czyli 2/3, będzie z tych amerykańskich roślinek. Dobra, więc biorę się za rozkładanie tych roślin. Jeszcze sobie zdobędę może jakichś trawek fajnych, takich sucholubnych i innych krzewinek, które by mi robiły za tło do tego całego przedsięwzięcia. Ale najpierw zajmę się rozłożeniem roślin i rozplanowaniem tego mniej więcej, jak to będzie wyglądało. No i mamy już rozplantowane wszystkie doniczki. Wiem, że na razie to nie wygląda zbyt imponująco, ale myślę, że będzie fajny efekt w trakcie lata. Jak widzicie, wykopałem też trochę takich traw. Tej niebieskiej to jest chyba kostrzewa, sina, z tego co pamiętam, albo wichlina. No nie jestem jakimś mistrzem od traw, także nie będę się wymądrzał. W każdym bądź razie ta taka nasza rodzima niebieska trawa, trochę jeszcze wyczeszę ją z tych suchych. I tutaj ona takie fajne mi kępy potworzy. Do tego jeszcze zdobyłem tutaj jakąś bylicę. Jak się rozwinie, będzie wiadomo jaka. Ale powiem wam, że jest tutaj niesamowita lampa. Strasznie gorąco. Także muszę to szybko wkopać, żeby mi nie zaczęło wiennąć i podlać. Jedziemy z koksem. No i zobaczcie, już część roślinek posadzonych. Tak to mniej więcej się prezentuje. Na razie sobie zostawiłem jeszcze doniczki obok, żeby móc sobie później nazwy z nich spisać. A w taki sposób to sadzę. Bardzo prosta rzecz. Wyciągamy roślinkę z doniczki. Tak, jak widzicie, bardzo ładny system korzeniowy. Rozgarniamy sobie delikatnie ziemię łapeczką, robimy zagłębienie. Już na tej głębokości około powiedzmy 10 cm mamy wilgoć. O, takie kamienie się trafiają. Tutaj sobie to rozgarniamy, sadzoneczkę umieszczamy na miejscu, obsypujemy i gotowe. I już jest zasadzona. I przechodzimy do kolejnej. Także na koniec wam jeszcze pokażę, jak już całe moje poletko pustynne będzie gotowe. No i pustynia praktycznie w wersji amerykańskiej na ten sezon już została ukończona. Dojdzie jeszcze tylko posadzenie kilku ukorzeniających się w tym momencie opuncji, które mi zostały w namiocie foliowym, ale już praktycznie wszystko wygląda tak, jak powinno wyglądać. Tutaj macie agawę amerykanę. W przyszłym roku dopiero te pozostałe agawy, które mam wysiane, wysadzę. Niech trochę podrosną na razie. Zobaczcie, jak się prezentują rojniczki. Kamienie będę tutaj też wynosić wszystkie, które mam na polu zgromadzone, tak żeby jeszcze więcej tych skalistości tutaj powstało. Także na razie to może nie wygląda zbyt imponująco, bo to wszystko jest świeże jeszcze i wymaga troszeczkę czasu, żeby się to tak, że tak powiem, utłukło trochę, tak się usystematyzowało. Tutaj jeszcze dojdą z czasem aloesy, także też będzie fajnie. Myślę, że jakiś tydzień uda się wsadzić. Tak się delospermy prezentują na tle piasku, zobaczcie. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj ta jedna już zamierza nawet kwitnąć. O, zobaczcie sobie w tym miejscu. Kwiaty się pojawiają. Także naprawdę
Zapowiada się to ciekawie. Zapowiada się to fajnie. Opuncje szybko będą rosnąć, bo już zaczynają się młode łodygi pojawiać. Zaraz Wam pokażę, czym to się objawia. Objawia się to mianowicie takim czymś. Pojawieniem się takiego oto zgrubienia. Na nim liście, bo początkowo są jeszcze obecne, takie w formie takich miękkich kolców. Następnie one odpadają i zostają już same tylko kolce. Także to by było na tyle z pustyni. Trzymajcie się ciepło, hej!